Jeden z ojców Niepodległej, choć jego postać jest niejako w cieniu tych największych. Ludowy działacz, który potrafił porwać setki tysięcy do walki z bolszewicką nawałą, późniejszy trzykrotny premier Rzeczypospolitej. I już w odrodzonej Polsce, więzień brzeskiej twierdzy oskarżone o zamach stanu. O ile dłuższa mogłaby być polska droga do Niepodległej, gdyby nie on, Wincenty Witos. Pytanie, na które odpowiedź być może znajdą nasi słuchacze w tej audycji, bo... Wincenty Witos, człowiek, który rzeczywiście zasługuje na miejsce w pierwszym szeregu ojców niepodległej? No tak. Bez wątpienia, jeżeli mówimy w tym szczególnym roku, czyli w 2018 o, o ojcach niepodległości, o twarzach niepodległej, czy, czy o twórcach drugiej rzeczy pospoty, jakkolwiek ich nazwiemy, no to obok takich postaci jak Józef Piłsudski, jak Roman Dmowski, Paderewski, Korfanty, bo to też przecież działacze lokalni, których staramy się przypominać, czy to ze Śląska, czy na przykład z Armii Mazur, ale jeżeli mówimy o tak zwanym pierwszym garniturze, no to rzeczywiście tutaj Wincenty Vitos też musi się znaleźć. Instytut Pamięci Narodowej bardzo mocno w tym roku stara się przypomnieć te postaci. One są szerzej znane, ale czasami gdzieś rzeczywiście niektóre ich wybory, drogi umykają, a to jest też niezwykle ciekawy temat, ponieważ każdą z tych postaci możemy rozpatrywać. Właśnie poprzez e, wybór ich drogi do niepodległej. Mamy Józefa Piłsudskiego. I socjalistów, tak? Tylko to jest ten socjalizm w wydaniu czysto niepodległościowym. Jak to się przyjęło zawsze mówić, że Piłsudski wysiadł na tym najważniejszym przystanku. A na Wincenty tym... Witos, pana zdaniem, to ta druga, trzecia e... liga w postrzeganiu przez polskich historyków? Gdzieś wydaje mi się, że jego nazwisko hmm, może nie jest tyle, że zapomniane, bo, bo w żaden sposób. Natomiast e, najczęściej spory toczą się na temat Piłsudskiego i Dmowskiego. A Witos gdzieś tam rzeczywiście... E, jest dalej, chociaż w mojej ocenie, gdy mówimy o rzeczywiście tych, tych najważniejszych, no to myślę, że nawet w tej trójce powinien się znaleźć. No bo tak jak wspomnieliśmy, Piłsudski to, to ten, ta niepodległość w wydaniu socjalistycznym. Odmowski no to oczywiście ruch narodowy, a Witos, no z racji tego, że w pewnym momencie rzeczywiście staje się najważniejszym politykiem w Galicji, jeśli chodzi o sprawy polskie, no i szefem i e, stoi na czele mm, ruchu ludowego, więc gdy patrzymy na drogi do niepodległej poprzez konkretne ugrupowanie. No to Witosa też tutaj nie może zabraknąć. Trzykrotny premier z roli, można by rzec. Premier z ludu, premier z roli. Chłop z dziada, pradziada, co więcej pochodzący z ubogiej rodziny. Urodzony dosłownie pod strzechą. Witos rodzi się w styczniu 1874 roku w Wierzchosławicach, Mała wieś, jak wiele, w Galicji Zachodniej, no, w powiecie tarnowskim, może tak bliżej to, e, określimy. Rodzina mało rolna. Ojciec ma małe gospodarstwo. Dobrze gospodarzy, bo, bo, stara się rzeczywiście powiększyć przede wszystkim zabudowanie i to mu się udaje. Sam Witos jest najstarszym z trójki rodzeństwa. Tutaj przede wszystkim prawie całe życie obok niego będzie brat Andrzej. Z racji tego, że, że najmłodszy z braci, że jeszcze jako dziecko, właściwie niemowlę, bo po roku od swoich narodzin. Natomiast co do Andrzeja, też jest politykiem, działa w Stronnictwie Ludowym w PSL-u, chociaż później rzeczywiście, no już z końcem II wojny światowej, on we wrześniu będzie też przez Sowietów wywieziony w głąb państwa Stalina, ale jego nazwisko też będzie potrzebne, gdy będzie formowany PKWN. Andrzej znajdzie się w PKWN, będzie szefem resortu rolnictwa i gdzieś e, chyba poprzez ten wybór ich relacje też będą, ulegną pewnemu ochłodzeniu. Zresztą sam Vincenty wspominał później, że komicom chodziło tylko o nazwisko. A nazwisko WITOS w tamtym czasie już znaczyło bardzo dużo. Ale w latach młodzieńczych? Te cztery klasy szkoły powszechnej to cała edukacja, którą pobrał przyszły premier? No tak, on zaczyna zresztą naukę później niż jego rówieśnicy, nie od siódmego, od dziesiątego roku życia. To jest spowodowane po prostu sytuacją materialną, trzeba podłagać w gospodarstwie. Uczy się dobrze, jest uczniem wyróżniającym się, mało tego, w momencie, gdy kończy szkołę elementarną, nawet dyrektor i nauczyciele proszą ojca, żeby poszedł dalej, poszedł do gimnazjum, do Tarnowa, nawet ofiarują się, że pomogą, jeśli chodzi o, o, o tutaj materiały, o środki na naukę, no ojciec się nie zgadza. No, w pierwszej Kolejności młody Wincenty musi jednak pomagać na gospodarstwie, i to, to przeważa, ale rzeczywiście Witos jest samoukiem on bardzo dużo czyta. Do domu przynosił literaturę Kochanowskiego, e, oczywiście tych najważniejszych Mickiewicza, Słowackiego, e, Żeromskiego, gdy czytał, a dopóki Andrzej nie nabędzie tych umiejętności, czytania i pisania rzeczywiście Wincenty będzie e, jedynym w domu, który tą umiejętność posiądzie. Więc gdy czytał książki, sam wspomina, że ojciec e, słuchał jak ewangelii. To się też przełoży na to, że szybko zacznie pisać, bo w pewnym momencie zaczną do niego docierać hasła ludowców, no i tutaj narodzi się ten okres prasy. Gdzieś jeszcze po drodze była służba wojskowa w armii austriackiej, dwuletnia służba. Tak, będzie powołany do służby wojskowej w 1895 roku. To rzeczywiście będzie w pewien sposób dla niego rok wyjątkowy. Po pierwsze, tutaj ukaże się pierwszy jego artykuł w Przyjacielu Ludu. Zresztą on zetknie się z prasą ludową już w wieku 17 lat. Tutaj takie tytuły jak Wieniec i Pszczółka. No przyjaciel ludu, będzie pismem, który poprzez e, swoją wymowę, lekki radykalizm, będzie w, w szczególności w oczach Kościoła niezbyt przychylnie widziany. Będzie nawet sytuacja taka, że miejscowy proboszcz e, zabroni prenumeraty tego pisma. Witos będzie chyba jednym z jedynych, który powie, że nie, że będzie dalej ją prenumerował i później w swoich wspomnieniach e, będzie mówił o tym, że rzeczywiście Przyjaciel Ludu to był ważny etap w jego życiu, jeśli chodzi o tę, e, o publicystykę. Natomiast e, jest powołany do służby. Służby w CK armii, kończy ją w stopniu kanoniera, ale jak wspomina, no miał do niej bardzo dużą niechęć, wręcz nienawiść, jeżeli chodzi o samą służbę. Ostatecznie przychodzi takie szkolenie, ale do armii też, gdy wybuchnie wojna, nie trafi. No, uratuje go to, że będzie wójtem Wierzchosławic. Co ciekawe, przez pięć kadencji powoli będzie wkraczał na arenę tej najważniejszej polityki, jeśli chodzi na razie o zabór austriacki, ale w żaden sposób, czy to w czasie wojny, czy nawet po wojnie, nie zapomni o tym, skąd jest i kim jest. To I... właśnie to chłopskie pochodzenie determinowało jego poglądy? Jak najbardziej. To będzie widoczne w jego działalności i w to, że rzeczywiście będzie bardzo mocno troszczył się o sprawy lokalne. E, jeżeli chodzi o wierzchosławicę, no tylko wybudowanie domu ludowego, jakieś sprawy przeciwpożarowe, e, przeciwpowodziowe, to będzie dla niego ważne. Uświadamiając. Taki mianiczu. społecznik, bardzo aktywny Jak najbardziej. Człowiek na swoim Zresztą, terenie. gdy publikował i, i wychodzą jego artykuły, ta prasa krąży miejscowo, bo wszyscy ją też czytają. Mimo, że publikuje pod pseudonimem, bo pierwszy artykuł wychodzi pod pseudonim. Nimem, publikuje jako Maciej Rydz. Natomiast jeszcze ten rok 1895 ważny jest... W... Ten rok wojskowy, można Ten powiedzieć. rok wojskowy z racji tego, że na arenie Polityki w zaborze austriackim no, pojawia się stronnictwo ludowe, czyli moment, w którym WITOS też zacznie już działać no, na szeroką skalę, jeśli chodzi o, o stronnictwo chłopskie. Rok 1913, ten rok poprzedzający wybuch Wielkiej Wojny, to na pewno też ważny rok w jego życiu. Wtedy rozłam w stronnictwie ludowym następuje. WITOS pociąga za sobą innych działaczy i tworzą Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. No, chociaż w roku 1913 rzeczywiście też może sobie na to pozwolić być może z uwagi na to, że jego nazwisko nie tylko w ruchu ludowym, ale w ogóle na scenie, lokalnej scenie polityki, nie jest już anonimowe. On jest od 1907 roku zastępcą posła w Radzie Państwa, czyli w Parlamencie Austriackim. Rok później jest posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, czyli taki parlament dla Polaków, jeżeli chodzi o, o zabór austriacki. Zabór austriacki? Galicja, zwróćmy uwagę, że to jest ten taki najbardziej liberalny z zaborów, ten dający, czy też otwierający przed Polakami chyba najszerzej drzwi. No, no z trzech zaborów rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o, o prawa i o wolności, Polacy mieli no, troszkę większe swobody, rzeczywiście. Natomiast o, zaczyna wkraczać powoli na arenę tej, tej większej polityki, ale też Pamięta o tym, kim jest i skąd jest. I tak jak zostało to już wcześniej wspomniane, angażuje się w tą naprawdę taką najmniejszą lokalną politykę. Jest najpierw asesorem w gminie, później jest w Radzie Powiatu. No a już od 1908 roku przez pięć kolejnych kadencji do roku 31, czyli to, to są czasy już, gdy był trzykrotnie premierem. Pozostaje wójtem Wierzchosławic. A gdzie przecięły się drogi Wincentego Witosa z tym, który tak naprawdę już wkrótce miał być pierwszym od rozdawania kart Józefem Piłsudskim? To jest znamienne, bo Witos będzie prosił Piłsudskiego o pomoc w momencie, gdy będą już rzeczywiście te ostatnie tygodnie przed odzyskaniem niepodległości. Nastanie listopad i rozpocznie się wojna polsko-ukraińska. Ukraińcy 1 listopada zajmą przecież Lwów. Witos będzie prosił Piłsudskiego o pomoc w tej sprawie, dlatego, że on jak i całe jego stronnictwo jako PSL Piast będą dążyli do tego, żeby rzeczywiście została zachowana jedność ziem. Witos bardzo mocno i stanowczo będzie mówił i będzie krytyczny wobec pokoju państw centralnych z Rosją, w Brześciu. Tam, kiedy będzie też zawarty osobny pokój z Ukraińcami, gdzie będzie im obiecana część Podlasia i Chemszczyzny. Witos nazwie to wprost czwartym rozbiorem. Natomiast no, późniejsze losy Witosa i Piłsudskiego. W 1920 roku kiedy przecież Piłsudski będzie tym najważniejszym, tak? Jako naczelnik i, i wódz, no to Witosowi zostanie w tym krytycznym, rzeczywiście krytycznym momencie. To Witos obejmie funkcję premiera, jak to się zwykło określać, rządu obrony narodowej, tak? Zresztą wspominał o tym, że gdy z polecenia Piłsudskiego jeden z oficerów przyjechał do niego, akurat zastał go przy pracach w polu, bo on jest w Wierzchowicach. Przekazał list od Piłsudskiego. Gdy wracali, ten oficer, bo sam Witos wspominał, był małomówny, ale rzeczywiście. No, wspomniał, że jest źle. No nie ukrywajmy, to jest e, z chwilą, gdy Witos obejmuje funkcję premiera rządu obrony narodowej. To jest 24 lipca 1920 roku. Za chwilę pada brześć. E, dzień wcześniej Tuchaczewski mówi o tym, że Warszawa ma być zajęta do 12 sierpnia. To są te kluczowe, najważniejsze momenty. Tworzy się rząd koalicyjny, rzeczywiście, z wielu ugrupowań. Witos staje na czele. Odbywają się narady z dowództwem, wyjazdy ministrów nawet na front. To jest niebezpieczne, e, ale jak najbardziej ma to miejsce. Fitos pozostanie aż do września 2021 roku premierem za swoje zasługi zostanie z od Piłsudskiego odznaczony orderem Orła Białego i jeszcze wówczas będzie mógł ten order nosić. Natomiast e, już w czasach II RP, zwłaszcza po roku 1926, no i po procesie brzeskim, e, zostanie mu to odznaczenie odebrane i te drogi już, już nie będą szły obok siebie, jeżeli chodzi o Witosa i Piłsudskiego. O tym jeszcze wspomnimy w naszym spotkaniu, ale tymczasem Wincenty Witos działacz chłopski. Tak naprawdę czy nie jest Piłsudskiemu potrzebny do tego, żeby tę armię rozbudować właśnie o ten najbardziej liczny element chłopski? Jak najbardziej. Jednym z powodów tak możemy przypuszczać tego, że WITOS staje na czele rządu obrony narodowej, że obejmuje funkcję premiera w tym, no jakże ważnym momencie, tak, czyli latem 1920 roku. Jest na pewno fakt, że sprawował funkcję szefa Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Czyli kierował już konkretnym organem, który rzeczywiście w tych kluczowych momentach przed odzyskaniem niepodległości, czyli październik, listopad 1918 roku, skupia władzę w Galicji. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, no jest bardzo mocno związany z chłopami, z, z wsią, no i przede wszystkim też zaangażowany w reformę rolną. To wszystko, jego przywiązanie do wsi, to ma też powodować rzeczywiście mobilizację tak naprawdę całego narodu, wszystkich warstw społecznych. Wojna polsko-bolszewicka okazuje się być dla nas zwycięska, i wtedy ten, który porwał chłopów, ażeby chwycili za broń, jakby przestaje być potrzebny. No zaczyna się parlamentaryzm e, i e, ponownie ścinanie się danych ugrupowań. No, natomiast powoli tworzy się koalicja PSL-u z, z innymi ugrupowaniami i rzeczywiście w roku 1923 Wito zostanie po raz drugi premierem. Nie będzie pełnił e, funkcji premiera zbyt długo, zresztą. Z, był premierem trzykrotnie. Najdłużej będzie w, w, w tym najcięższym okresie, czyli w 1920-21 roku. W roku 1923 będzie od maja do grudnia. To będzie tak naprawdę sześć miesięcy, kiedy będzie po raz drugi premierem i po raz trzeci w roku 1926. Tam będzie kilka dni. Nie dziwmy się, że takie zawirowania wówczas na scenach politycznych się działy, bo Niemcy mieli zdecydowanie większe problemy. Tam kilkadziesiąt rządów w ciągu dosłownie dwóch lat przewaliło się przez ten kraj. Między innymi to później doprowadziło do dojścia faszystów i Hitlera do władzy. No ale my jesteśmy przy Wincentym Witosie, który w 26 roku już ostatnio ostatecznie popada w niełaskę. No ostatecznie. Tak naprawdę, gdy, gdy patrzymy na to, co dzieje się na scenie politycznej II RP, to ten najłatwiejszy podział już po wojnie polsko-bolszewickiej jest do 1926 roku i po 1926 roku, czyli do momentu, kiedy Józef Piłsudski powróci czynnie na arenę polityki, kiedy sanacja przejmie władzę, no już później tej władzy nie odda, tak? Więc takie ugrupowania jak PSL, Stronnictwo Narodowe, Ruch w ogóle Ludowy, Narodowy, no, no przejdą całkowicie do nawet ruch socjalistyczny, tak? bo, bo Piłsudski już w tamtym, na tamtym etapie od socjalistów, jednak nawet od dawnych kolegów, troszeczkę się odetnie. Więc Nowitos przechodzi do opozycji, no ale za chwilę będzie rok 1930 i tak naprawdę rozprawa z opozycją. Nastąpi proces brzeski, będzie aresztowanie konkretnych liderów, przedstawicieli danych stronnictw politycznych. Będzie także aresztowany WITOS. No, będzie skrzywdzony, no nie ukrywajmy. Procesy, to co się działo i sam proces Brzeski, czyli tak naprawdę wymierzenie tutaj ostrza w opozycję. Dla takiego lidera, dla lidera konkretnego ruchu, w tym przypadku ruchu ludowego. Ludowcy, którzy przecież zdobywają pokaźną liczbę mandatów w Sejmie Ustawodawczym, w Sejmie pierwszej kadencji, oni są cały czas obecni tak, w życiu politycznym. To nie jest w żaden sposób margines życia politycznego, absolutnie. To jest siła obok socjalistów i narodowców, ta trzecia najważniejsza. Więc e, po Brześciu, no krzywda, jaka go spotkała, to jest e, półtora roku więzienia. Tam będą odwołania, ostatecznie jednak te półtora roku zostanie mu sądzone, no i będzie tak naprawdę, naprawdę jeden wybór czyli emigracja i ta emigracja będzie trwała no, prawie, no ponad 6 lat bo to jest od 1933 do no wraca tak naprawdę na chwilę przed wybuchem wojny. W roku 1939 będzie przebywał w Czechosłowacji. Tam jak najbardziej cały czas będzie interesował się tym, co dzieje się w Polsce. Tak? Będzie nawet starał, starał się organizować strajki chłopskie. Będzie spotykał się ze swoimi znajomy, z znajomymi z, ze stronnictwa PSL-u, ale też w ogóle z ruchu lodowego i z innymi. Tak? No Wojciech Korfanty, również jeden z jego bliskich, znajomych przyjaciół, właściwie. No i w sierpniu 1939 1939 roku witos na chwilę przed wybuchem wojny też dozna osobistych tragedii, bo najpierw śmierć spotka Wojciecha Korfantego, a 31 sierpnia umrze żona Witosa, z którą no, od 1898 roku będzie w małżeństwie. Będą mieli jedyną córkę Julię, zresztą dla Witosa rzeczywiście rodzina będzie tutaj niezwykle ważna, chociaż jego żona nie uczestniczy w życiu politycznym obok męża, tak? E, natomiast e, córka Julia będzie przy Witosie cały czas. E, w roku 1939, kiedy będzie aresztowany przez Niemców, będzie... Niemcy pozwolą jej widywać ojca, tak? No i będzie przy, przy jego śmierci w roku 45 zaraz gdy skończy się druga wojna. Dożył tak zwanego wyzwolenia. No jakie to było wyzwolenie, a już w szczególności dla PSL-u to już na pewno temat na osobną dyskusję. No tak, e, natomiast e, lata 39-45 są też tutaj kluczowe, bo obaj okupanci. Najpierw oczywiście Niemcy, no bo witos przez całą wojnę, aż do roku 1945 będzie znajdował się e, pod nadzorem niemieckim. Najpierw będzie przytrzymywany już jesienią 1939 roku w Jarosławiu, później przewieziony na zamek do Rzeszowa. Tam nastąpią pierwsze próby skłonienia Witosa, tak naprawdę do utworzenia rządu kolaboracyjnego z Niemcami oczywiście odmówi. Znajdzie się w Krakowie, w zakopanym w Berlinie, ale to już jest człowiek, który rzeczywiście zaczyna bardzo mocno odczuwać problemy zdrowotne. Pojawia się tutaj miażdżyca, pierwsze znaki Parkinsona, on to odczuwa. Zresztą nawet Niemcy wysyłają go na naleczenie na do, do Podżdamu, chociaż obarczają rodzinę kosztami. Później od lutego 1941 roku już przebywa w areszcie w Wierzchosławicach, ale cały czas ma kontakty z Państwem podziemnym, utrzymuje je, pojawia się w 1944 roku pomysł tego, aby witos przedostał się do Londynu i objął funkcję prezydenta. Ostatecznie jednak to się nie udaje. No na to też ma wpływ to, że, że funkcję premiera traci Stanisław Mikołajczyk. No tak naprawdę wyrasta już na lidera tak? ruchu ludowego. Witos pozostaje w kraju, wkraczają komuniści no i tak jak to było w przypadku Andrzeja i pkwn nazwisko Witos, przede wszystkim starają się pozyskać go do rządu, tymczasowego rządu, który będzie utworzony, no i do Krajowej Rady na Rodovei, Witold odmawia, mimo że jest przewieziony do Warszawy, w kwietniu rozmawia z samym Sierowem, czyli człowiekiem, który z ramienia NKWD jest przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, tego, który tutaj organizuje i nadzoruje organa bezpieczeństwa. Witold w żaden sposób nie daje się przekonać, nawet do spotkania z Bierutem, czyli szefem Krajowej Rady Narodowej. On ostatecznie mimo i wbrew swojej woli zostanie wyznaczony na wiceprzewodniczącego KRN, nigdy tej funkcji nie obejmie, no ale też z racji tego, że 30 21 października 1945 roku. W szpitalu dożyje swoich ostatnich dni. No i za chwilę będzie miał miejsce pogrzeb, który, jak tak dzisiaj patrzymy, chyba tylko podgrzeb Piłsudskiego i w 1939 Dmowskiego przyciągną takie rzesze ludzi jak pogrzeb Witosa. Widzęty Witos, ojciec niepodległej, jedna chyba z najbardziej tragicznych postaci, jedna z najbardziej niezależnych politycznie. Trzykrotny premier, który zapłacił za swoje przekonania więzieniem. Obarczałby pan Józefa Piłsudskiego za to, że właśnie ten tak zasłużony wcześniej i również i później dla polski człowiek w pewnym etapie trafia właśnie za kraty. Pytanie jest tak naprawdę o to, jak miałyby wyglądać rządy już po maju 1926 roku, gdyby Piłsudski rzeczywiście pozwolił w dalszym ciągu na to, co działo się przed rokiem 1926. Pamiętajmy, że jego między innymi do zamachu stanu skłoniło to, że już te ciągłe zmiany gabinetów zaczęły mu przeszkadzać. Natomiast no, sam proces Brzewski, to co stało się z działaczami opozycji, no, w państwie demokratycznym raczej nie powinno mieć miejsca. No, jeżeli, e, A czy ta słowa Polska nie wymagała takiego uderzenia w stołu silnego? Możemy później zobaczyć e, na przykładzie tego, co będzie się działo po śmierci Piłsudskiego. Zresztą on sam wielokrotnie powtarzał, co będzie, kiedy mnie zabraknie. Tak? E, I to, co stanie się z obozem sanacji po roku 35. no bo to już e, nie będzie ten sam obóz, który przejmował władzę w roku 26. E, no ale też pamiętajmy, że od roku 30. Tak jak mówiliśmy o Witosie, jego problemach zdrowotnych, e, taki pisuski będzie już w sędziwym wieku. Więc pytanie o to, czy rzeczywiście wszystko aż tak dobrze kontrolował. E, no, chociaż no, wiedział o brześciu, tak? no, nie ukrywajmy. Natomiast no, to było uderzenie w struktury parlamentaryzmu, no, które gdzieś może rzeczywiście już po wojnie polsko-bolszewickiej, czyli w latach 21, 26, no, gdzieś zawodziły. Tak? To się też przekładało na to, że na arenie międzynarodowej e, Niemcy, Rosja, no przecież Niemcy pokonane w pierwszej wojnie, tak? Rosja, która z, z wojny wychodzi, bo ma swoją wewnętrzną wojnę, czyli rewolucję, ale zaczynają rosnąć siły. Piłsudski też w tym widział gdzieś zagrożenie, że to, co dzieje się w parlamencie, gierki, ciągłe zmiany rządów, przekłada się na to, że nie można zbudować silnego, stabilnego państwa. Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że w państwie demokratycznym no, tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mimo wszystko... To byli liderzy ugrupowań, które cieszyły się naprawdę sporym poparciem w konkretnych grupach społecznych. To nie był w żaden sposób margines. To nie było w żaden sposób porównywane do ruchu komunistycznego, który w drugiej RP był na marginesie. No był nielegalny, tak? Nie miał żadnego poparcia w społeczeństwie. A to były ugrupowania, bo nie mówimy tutaj tylko o e, samym PSL-u, ale i o innych, e, no które skupiały kilkanaście, kilkadziesiąt procent, więc liczyły się cały czas przy kolejnych wyborach jak najbardziej w, na arenie politycznej.